Siema, z tej strony AATV, czyli Olson T i Antoine. Zapraszamy na Afro Garage. Bo! Gdybyś dostał złotą rybkę, która spełni twoje trzy życzenia, to jakie by one były? Chciałbym być szczęśliwy, zdrowy i być kochany. Żeby był pokój na świecie, żebym miał nieskończoną ilość hajsu i żebym był zdrowy, aż powiem basta. Zamienić się w taką samą złotą rybkę, ale być człowiekiem jednocześnie, hybrydą. Chciałbym mieć milion życzeń, to moje pierwsze życzenie, a potem by jakoś poszło. Ja myślę, że to już, niestety już dawno się stało. Dostałem taką rybkę i te życzenia już są spełnione. Więcej szczęścia już nie potrzebujesz? Mogę tylko jakby poszerzać level tego szczęścia. Stuwa dla mnie, stuwa dla moich kolegów, wszystkich i stuwa dla wszystkich. Ojej, na poważnie to bym chciał, żeby za mojej kadencji życiowej wymyślono teleport, z którego skorzystam, podróż w czasie, z której skorzystam. Nie wiem, czy nieśmiertelność, bo to w sumie może być przykre. Ale za trzecim pytaniem byłoby to, żebym miał nieskończoną ilość kolejnych pytań. A teraz wersja zabawna? Wersja zabawna, no to co? Party and bullshit, żeby wszyscy byli nieśmiertelni i cały czas party and bullshit, no i żebyśmy się dużo uśmiechali, więcej niż na co dzień. Najdziwniejsze i najbardziej zaskakujące prezenty od waszych fanów. Najdziwniejszy? Nie, same jakieś naprawdę super zawodowe dostajemy. Nie mamy chyba dziwnych. Dostajemy kotlety schabowe na przykład. Czapka z wiatraczkiem. Całe stado minionków. Ostatnio nawet dostaliśmy takie ładne wycinane z drewna literki z własnymi AKA. Kotlety schabowe. My dostajemy tego masę, to możemy wymieniać tysiące rzeczy. Ale najbardziej zaskakującym prezentem ever, jaki dostałem, może nie od fanki, w sumie może jeszcze od fanki, było od mojej bardzo mi bliskiej osoby i dostałem życzenia, które zostały mi na 30 urodziny wypowiedziane na wideo przez mojego największego idola lat nastoletnich, Heda z Korna, który w hotelu nagrodał mnie wiadomość: "Hey Alex, it's me, Head from Korn, wish you all the best to you." I ja rozpłynąłem się. Gdybyś mógł wystąpić na jednej scenie z gwiazdą światowego formatu, to najprawdopodobniej byłaby to... D'Angelo. To jest zajebiste. Mieliśmy okazję wystąpić razem na scenie, ale nie było to wspólne wykonanie, tylko było to jego wykonanie, plus myśmy tam po prostu byli. Jest to Pharrell Williams i z Pharrellem i z nerdami bardzo chętnie bym zbił pionę. Byłby to Sting i dlatego, że zawsze chciałem wystąpić z tym właśnie wykonawcą. Z Jamesem Brownem bym chciał wystąpić. Myślę, że kiedyś, może wcześniej, to by była Beyoncé na pewno. Teraz już może mniej, bo gra tylko z dziewczynami. A w tej chwili, no to myślę, że... Może Rihanna? Justin Timberlake. A dlaczego? Dlaczego? Chodzi mi o profesjonalizm, wielkie show, zawodowi muzycy. Tak jak ja. Jakbyśmy nie dzielili na ziemię niebo i piekło, to chyba z Michaelem Jacksonem nadal jakbym mógł. Tam byłby Tupac od razu, Elvis Presley, James Joplin. Dużo by tego było. Największym podrywaczem w waszej ekipie jest... Kosa. Och, to nie trzeba tłumaczyć, że kosa. 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 Kosa, oczywiście. Każdy. Dobry wieczór, damy. Witam serdecznie. Kawałek, przy którym nie da się uprawiać seksu, to... Nudny. Ona tańczy dla mnie. No, nie ma takiego. Przy wszystkim się da, no. No jesteś szalona, no. Nie znalazłem jeszcze takiego. Dokończ zdanie. Gdybym nie był muzykiem, najprawdopodobniej byłbym... Sportowcem. Sportowcem. Rolnikiem. Prawnikiem może. Kucharzem. Kiedy jestem w trasie, najtrudniejszą rzeczą jest... Zasnąć. Spanie i sikanie. Siedzenie koło Lajana. Zdrowe jedzenie jest najtrudniejsze w trasie. Pójście spać, bo w busie jest głośno, na koncertach jest głośno, a po koncertach jest jeszcze głośniej. Spakować się w 3 minuty. Lubię, kiedy kobieta ma na sobie... Lubię, kiedy kobieta ma na sobie kostium Golasa. Zapach. Nic. Strój Golasa.
Nic. Tylko ciało. Nic. Nie lubię, gdy kobieta... ma na sobie coś. Nie przychodzi. Nie lubię, kiedy kobieta męczy bułę. Ma coś na sobie. Nie kuma. Marudzi. Zrzędzi. Dokończ zdanie. Gdyby mógł być kobietą jeden dzień, to... to bym w pełni ten dzień wykorzystał. W jaki sposób? W taki, który mnie najbardziej ciekawi, jak to jest. No i ja wiem, co bym robił, no ale to nie wiem, czy tak ładnie tu powiedzieć. Na pewno bym się zabawiał dużo sobą. Bym był Supermanem. To by było zajebiście. To by był zajebisty dzień. A co byś robił? Wszystko bym robił. No malowałbym paznokcie. Nie wytrzymałbym tego. Pojechałbym w trasę Sacramento.